Witam na kolejnym wideo laboratorium. Dzisiaj wykonamy sobie przykład klasy realizującej kolejkę LIFO. Last in, first out. Kolejka LIFO to jest struktura danych, do której wstawiamy jakieś dane, ale odczytać je możemy tylko w przeciwnej kolejności. Czyli możemy sobie wyobrazić jako menzurkę, do której wrzucamy jakieś numerowane groszki. Wysypiemy je w przeciwnej kolejności niż wsypaliśmy. Taką strukturę nazywamy też często stosem. Kiedy jest przydatna? No, w różnych sytuacjach. Byłem na architekturze komputerów na przykład, po co stosuje się stos w obsłudze procesora. Ale generalnie jest to struktura, która służy do zapamiętywania wielu danych, jeżeli nie chcemy zbyt dużo czasu tracić, czy pamięci tracić na ich katalogowanie. Do obsługi całej grupy danych wystarczy tylko jedna informacja, tak zwany wskaźnik stosu pokazujący na pierwsze wolne miejsce. Generalnie do obsługi stosu potrzebujemy trzech funkcji. Funkcję odkładania czegoś na stos, funkcję zabierania ze stosu, co jest równoznaczne z odczytem, oraz funkcję, która pozwoli sprawdzić, czy na stosie jeszcze coś jest, czy stos nie jest pusty. Taki przykład sobie wykonamy. Utworzymy sobie klasę o nazwie stos. Zastanówmy się, jakie dane będzie przechowywała nasza klasa. Niech będą to łańcuchy znaków. Tyle, że nie jeden łańcuch, tylko wiele łańcuchów, czyli tablica. Maksymalny rozmiar stosu 1000 łańcuchów znaków. No nie jest to rozwiązanie optymalne. Dlaczego? Od razu przy stworzeniu takiej klasy alokowane będzie miejsce w pamięci operacyjnej na 1000 łańcuchów znaków. Sporo jednak miejsca. Lepiej, żeby miejsce było przyznawane dopiero wtedy, kiedy zapełnimy te łańcuchy, kiedy dodamy na stos jakieś dane. Zróbmy to w ten sposób. Tablica będzie przechowywać tylko wskaźniki do łańcuchów, czyli znacznie mniejsza będzie ta tablica, a same łańcuchy będą tworzone dynamicznie, czyli pamięć na łańcuchy znaków będzie alokowana w miarę potrzeb. Do pary musimy mieć wskaźnik na pierwszy wolny element stosu, czyli wskaźnik stosu, o którym mówiłem. To będzie po prostu numer pola w tablicy, SP, stos pointer. Tyle danych wystarczy, żeby obsłużyć nam stos. Teraz metody obsługi tego stosu. Przepraszam. Tak. Zacznijmy od konstruktora. Stos będzie startował jako pusta struktura danych, więc nie podajemy tutaj żadnych wartości, żadnych parametrów. Co musi zrobić konstruktor? Ustawić wskaźnik stosu na jego zerową pozycję. Stawiam się 0.
pod adres 0 naszej tablicy trafi pierwsza dana. Na razie stos jest pusty. Żeby upewnić się na przykład, że w tablicy nie będzie adresów losowych elementów, możemy też ją wyzerować. Mniejszy od 100, całą 1000, całą długość tablicy. Do wszystkich w pól tablicy wpisujemy stałą 0. Stała 0, adres zerowy, ponieważ to są wskaźniki, będą interpretowane jako adres wiodący donikąd. Nie jest to w naszym przypadku konieczne zabezpieczenie. Wystarczy pilnować wskaźnika stosu, ale można je zrobić. Mamy konstruktor. Zadanie destruktora będzie tutaj poważniejsze. Może destruktor już wyciągnijmy poza naszą klasę. Co ma zrobić destruktor? Nasza klasa będzie przechowywała tablicę. Tablica jest statyczna, choć zawiera wskaźniki. Ale do niej będą doczepione dynamiczne zmienne. Po zakończeniu pracy klasy zniknie tablica, ale nie znikną z pamięci zmienne. Łańcuchy, które tam wstawimy, dalej będą zajmować pamięć operacyjną, więc destruktor musi po naszej klasie posprzątać. Pętla, która przejrzy całą tablicę od elementu 0 do wierzchołka stosu, i usunie z pamięci wszystkie dynamiczne elementy, których adresy znajdują się w tablicy. Zastanówmy się sekundę, czy nie będzie błędu, jeśli stos będzie pusty. Pętla od 0 do 0, dopóki jest mniejsze od 0, czyli nie wykona się ani razu, błędu nie będzie. Czyli mamy na razie nasz stos. Sprawdźmy składnie, na wszelki wypadek. No, teraz przechodzimy do tego, co właściwie ten stos ma robić. Pierwszą metodą będzie sprawdzenie, czy jakiś element na stosie się znajduje. Metoda stos pusty. Zwróci wartość logiczną. Co będzie zawierała? Musimy sprawdzić, czy stos jest pusty. A w jaki sposób to sprawdzić? No bardzo prosto. Jeżeli SP jest równe 0, stos jest pusty. Zwracamy wartość prawda.
przeciwnym razie zwracamy wartość fałsz. Oczywiście nasza funkcja nie jest tak bezwzględnie konieczna. Można by po prostu sprawdzić, jaka jest wartość SP. Przerzucić ją do sekcji publicznej i sprawdzać, jaka jest wartość SP. Jeżeli większa od zera, stos nie jest pusty. Ale w podobny sposób działają wiele klas operujących na strukturach typu stos w innych językach programowania, takich jak Java czy C#, więc ten mechanizm działania stworzyliśmy sobie tutaj. Następną rzeczą niezbędną do obsługi naszego, wracamy do ciała klasy, następną rzeczą niezbędną do obsługi naszego stosu będzie, czy będą dwie operacje, odłożenie na stos i zabranie ze stosu. Odłożenie elementu na stos z jakimś parametrem, tak, odkładamy łańcuch. Nie zwraca żadnej wartości. Przede wszystkim ta metoda musi utworzyć dynamiczny łańcuch znaków. Tworzymy sobie tymczasowy wskaźnik. Można to zrobić jednoprzebiegowo, ale pokażę w ten sposób. Tworzymy sobie tymczasowy wskaźnik na string. Tworzymy nowego dynamiczną zmienną typu string. Pod adres wskazywany przez temp zapisujemy nasz łańcuch, który tu otrzymaliśmy. Do pola tablicy wskazywanego przez SP, wskaźnik stosu, wstawiamy temp. No, tu się chwilkę zatrzymajmy. Po pierwsze, dlaczego do pola tablicy wskazywanego przez SP? Bo SP zawsze wskazuje pierwsze wolne pole. I dlaczego wstawiamy temp, a nie S, czy na przykład element wskazywany przez temp? No nie. Temp to wskaźnik na nowo utworzoną zmienną. Czyli stworzyliśmy nową zmienną, ona dalej będzie istniała po zakończeniu tej metody. Pamiętamy, że zmienne dynamiczne utworzone wewnątrz jakiejś funkcji istnieją po jej zakończeniu, dopóki my nie zdecydowaniemy się ich usunąć. Więc zmienna dynamiczna będzie istnieć po zakończeniu metody. Ale musimy zapamiętać wskaźnik do niej, czyli wskaźnik wstawiamy do tablicy. No i oczywiście, jeżeli na stos dodaliśmy kolejny element, no to trzeba przesunąć wierzchołek stosu o jeden wyżej, czyli SP++. No ten kod można napisać w bardziej zwarty sposób, ale tak jest dosyć czytelnie. Sprawdźmy, czy nie ma błędów. Na razie nie. I ostatnia z trzech procedur obsługi stosu. Wróćmy z powrotem do klasy. Zabranie elementu ze stosu jest jednocześnie odczytaniem i zabraniem ze stosu bez parametrów. Ale zwraca wartość string. No,
No, na czym polega zabranie ze stosu? Odczytanie wartości ostatniej wpisanej tam, ostatniego wpisanego elementu i przesunięcie wskaźnika stosu o jeden element niżej. Czyli SP minus minus, wskaźnik stosu, przesuwamy o jeden element niżej. Dlaczego najpierw przesuwam, potem będę odczytywał? No bo wskaźnik stosu pokazuje na pierwszy pusty, a pustego nie będziemy odczytywać, tylko ten poprzedni. I teraz odczytujemy element, czyli tylko uwaga, nie wskaźnik, tylko to, co jest wskazywane przez zawartość pola tab. No, wyglądałoby, że wszystko w porządku. Można jeszcze dla pewności zdać zabezpieczenie. If SP większe od 0, to wtedy wolno nam odczytać. Else, załóżmy, że zwrócimy łańcuch pusty, żeby nie spowodować błędu. Skompilujmy. Mamy całą klasę. Jak teraz jej użyć? Tworzymy nowy obiekt klasy. Nazwijmy nasz stos S1, typu stos. Tutaj jest, w odróżnieniu od poprzednich przykładów, klasa, którą tworzymy tylko raz. W wielu przykładach klasa to jakiś poszczególny element, na przykład poszczególna osoba, ale często klasa jest praktycznie całym programem. No, tu zależy, co taka klasa ma robić. No, odkładanie elementów na stos. S1 na stos i dajemy jakiś łańcuch znaków. No tak, na stos, na stos, na stos. No, czy tylko ja mam skojarzenia z hiszpańską inkwizycją? No, ale tak na marginesie. Odczytanie tych elementów. Czy zabranie elementów ze stosu. Kiedy chcemy wziąć tylko ostatni, no to oczywiście S1 kropka ze stosu. Ta metoda zwraca wartość, czyli możemy ją wypisać na ekran. No i teraz sprawdźmy. Zwróciło ostatnią wartość. Jeżeli jeszcze raz wykonam metodę ze stosu, zwróci nam przedostatnią wartość. No dobrze, ale weźmy przyjrzyjmy się, po co istnieje metoda stos pusty. Jeżeli chcemy odczytać cały stos. Generalnie założenie jest takie, że my nie wiemy, ile elementów jest na stosie. Tutaj wstawiłem 3, więc mogę 3 odczytać. Ale no niestety tak to dobrze nie działa. Więc stos odczytujemy w pętli. Ma pętla while najbardziej pasuje.
dopóki funkcja stos pusty nie poda wartości prawda, czyli negacja stos pusty. Funkcja stos pusty podaje wartość fałsz, jeżeli jeszcze nie dotarliśmy do końca stosu. Analogicznie jak funkcja end of file podaje wartość fałsz, dopóki jeśli nie dotarliśmy do końca pliku. I teraz w tej pętli możemy ze stosu przejście do nowej. Tak? Widzimy, pojawiły się dane w przeciwnej kolejności niż je na stos wstawialiśmy. W tym przykładzie omówiliśmy sobie klasę, która wewnątrz posiada bardziej złożoną strukturę danych niż zwykłe zmienne proste typu int czy string i która wewnątrz, czy w czasie swojej pracy, tworzy zmienne dynamiczne i na końcu je usuwa. Tego rodzaju przykładów klas będzie więcej. Będziemy tworzyć na przykład klasy obsługujące bardziej skomplikowane struktury danych jak listy, no ale to na jednym z kolejnych zajęć. A na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę.